W czasie lipcowej nawałnicy, która przeszła nad Ćmielowem, wody spływające z pól podmyły przepust pod obwodnicą miasteczka. To w konsekwencji doprowadziło do pęknięcia asfaltu i uszkodzenia nawierzchni jezdni. Tym samym konieczne było zamknięcie obwodnicy. Urząd Marszałkowski w Kielcach wystąpił o wsparcie z budżetu państwa na remont. Ale ten wniosek nie uzyskał formalnie, jeśli nie spełnił swoich wymogów, ponieważ szkoda musi przekroczyć 5% dochodów samorządu. I ten warunek nie był spełniony, bo samorząd ma dość duże po prostu dochody i ten wniosek został z powodu formalnych odrzucony. Odcinek obwodnicy Ćmielowa zostanie odbudowany z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego. Szacunkowa wartość inwestycji to 2 miliony złotych. W pierwszej kolejności jednak zostanie naprawione przejście dla zwierząt pod jezdnią. Tak, aby możliwe było do końca roku choć częściowe puszczenie ruchu przez obwodnicę.